Nasz instytut zajmuje się generalnie promocją gospodarki wolnorynkowej, ma takie podejście bardzo laissez-faireistyczne. Natomiast oczywiście, jeżeli jacyś właściciele przedsiębiorstw chcą prowadzić jakiegoś rodzaju akcje społeczne, czy powiedzmy w taki sposób próbować rozwijać swoich pracowników i nie czynią tego pod przymusem państwa, tylko robią to na własną rękę, to jest oczywiście bardzo cenna inicjatywa i trzeba to wspierać. Z tego względu jesteśmy uczestnikami. Definicja CSR-u jest znana wszystkim marketingowcom, PR-owcom, ludziom, którzy zajmują się zarządzaniem firmami, menadżerom, ale gdyby tak poskrobać i do głębi popytać ludzi, jak powinien wyglądać prawdziwy CSR, to byłby problem. Stąd też trzeba bardzo docenić Gazetę Finansową, że od ponad roku robi co kwartał rankingi takich firm, które zajmują się CSR-em, bada, analizuje, jak prawdziwy CSR powinien wyglądać, bo to nie powinno być narzędziem dla kogoś, kto PR-owo chce swoją firmę reklamować, ale powinno być wcześniej poprzedzone analizami, czego oczekuje otoczenie, pracownicy, społeczeństwo i aby te pieniądze i wysiłek ludzi szedł w dobrym kierunku, żeby nie służył tylko promowaniu danej firmy, która chwali się, że CSR-owo robi różne projekty.